Program przeznaczony dla widzów dorosłych. Piękna i młoda dziewczyna z małego miasteczka w Teksasie zdobywa wielką sławę. To była prawdziwa historia Kopciuszka. Była też bardzo piękna. Z podrzędnych klubów ze striptizem na łamy słynnego Playboya. Aspirująca aktorka marząca o zostaniu kolejną Marilyn Monroe zawsze przyciągała skandale i kontrowersje. Kiedy Vicki Smith stała się Anną Nicole Smith, zaszła w niej wielka zmiana. Zawsze chciała wyglądać jak Marilyn Monroe. Małżeństwo ze starszym o 63 lata potentatem naftowym sprawiło, że miała opinię kobiety, dla której liczą się tylko pieniądze. Miał 90 lat, a ona 20 kilka. Uzależnienie od leków sprawiło, że nazywano ją narkomanką. Zastanawiano się, czy jest uzależniona. Cierpiała na chroniczne bóle i lekarze przepisywali jej środki przeciwbólowe. Była jedną z pierwszych gwiazd tak zwanej reality TV. Lubiła prowokować. Im więcej skandali wywoływała, tym częściej o niej mówiono. Kim tak naprawdę była ta kobieta? Tabloidy uważnie śledziły jej życie. Jak to się stało, że spotkał ją tak tragiczny koniec? Ciągle dokuczał jej ból. Pokażemy unikalny materiał z prywatnych zasobów gwiazdy. Pod kilogramami makijażu kryła się piękna kobieta. Oto Anna Nicole Smith, małomiasteczkowa piękność z wielkimi marzeniami. Będziesz ze mnie dumny. Do czasu skandalu. Tragedia ze skandalem w tle. Anna Nicole Smith. Blond seksbomba z prowincji. Kiedy Anna Nicole Smith pojawiła się w świetle reflektorów, nikt nie był w stanie odwrócić od niej wzroku. Przyciągała uwagę, bo jej życie było dość dziwaczne. O Annie Nicole Smith pisano książki, kręcono programy telewizyjne i filmy. Powstała również sztuka teatralna, którą wystawiono w Royal Opera House w Londynie. Była sprytną bizneswoman. Potrafiła wykorzystać te rzeczy z pożytkiem dla swojej kariery. W przeciwieństwie do Marilyn Monroe nie miała talentu. Jej jedynym atutem był wygląd. Była modelowym przykładem celebrytki znanej z tego, że jest znana. Historia jej wzlotu i upadku łączy w sobie bezczelną ambicję, hollywoodzki blichtr, rozbuchaną seksualność, skandale i przejmującą tragedię. To ostrzeżenie przed obezwładniającym urokiem sławy. Anna Nicole Smith urodziła się jako Vicki Lynn Hogan w Houston w Teksasie. Nie znała ojca, a z matką nie dogadywała się zbyt dobrze. Jej rodzina była bardzo biedna. Jako nastolatka Vicki przeprowadziła się do niewielkiej miejscowości o nazwie Mejia w Teksasie. To tam poznała swojego pierwszego męża, Billego Wayna Smitha. Kiedy wyszła za Billego w 1985 roku, miała zaledwie 17 lat. Rok później na świecie pojawił się ich syn, Daniel. Proszę przejść. Pre. Już blisko. To chłopiec. Gratulacje. Szczęście małżonków nie trwało długo. Jeśli teraz wyjdziesz, nie wracaj. Nie wrócę. Kiedy jej małżeństwo zaczęło się sypać, Vicki wyprowadziła się od męża i zabrała ze sobą ich syna Daniela. Idziesz ze mną, kochanie. Jeśli wyjdziesz, z nami koniec. Nie była wykształcona, ale potrafiła sobie radzić.
Anna wyruszyła do Houston, marząc, że zostanie następczynią swojej ulubionej gwiazdy, Marilyn Monroe. Aby jakoś związać koniec z końcem, pracowała jako kelnerka w kilku restauracjach. Andy, masz dla mnie jakieś dodatkowe zmiany? Bardzo by mi się przydały. Sprawdzaj na tablicy. Szybko zrozumiała, że na pracy kelnerki się nie dorobi i postanowiła poszukać czegoś innego. Szanse na zarobienie łatwych pieniędzy dostrzegła w świecie tancerek egzotycznych. Vicky Lynn? Tak. Mam na imię Destiny. Cześć. Chodź ze mną. Nie? Spróbuj tego. Okazuje się, że Anna Nicole była dość nieśmiała. Wstydziła się trochę swojej figury. Według dziennikarzy New York Magazine chodziło przede wszystkim o nieduże piersi. Powiedzieć ci coś? Boję się. Każdy się trochę boi. To ludzkie. Jestem mamą. Rok i 3 lata. Mają innych ojców. Mieszkają w Miami. Nie wiadomo, kiedy Anna po raz pierwszy wzięła leki psychotropowe. Na odwagę, ale nie dostałaś tego ode mnie. Ale miała je brać do końca życia. Anna Nicole pojawiała się na scenach kilku klubów ze striptizem w Houston, co było dość dalekie od realizacji marzeń o staniu się nową Marilyn Monroe. Może to ze względu na atmosferę panującą w tych klubach, a może przyczyna była inna, ale Anna zaczęła regularnie brać Xanax. Cześć, śpiochu. Jak się masz? Będziesz ze mnie dumny, obiecuję. Zobaczysz. Bardzo kochała Daniela i pragnęła zapewnić mu jak najlepsze dzieciństwo. Naprawdę boli. Przez jakiś czas będą bardzo wrażliwe. Aby poprawić sobie swoją samoocenę i zwiększyć zarobki, Smith poddała się pierwszej z wielu operacji wszczepienia implantów piersi. Przepiszę pani silne leki przeciwbólowe. Te operacje będą źródłem chronicznego bólu, który będzie towarzyszył Annie przez całe życie. Początkowo mówiła, że jej piersi po prostu urosły, ale nikt w to nie wierzył. Po operacji Vicky Lynn pod pseudonimem Robin zaczęła zarabiać wystarczająco dużo pieniędzy, by bez trudu utrzymać siebie i syna.
Anna wysłała swoje zdjęcia do Playboya. Czy muszę pokazać wszystko? Nie, chyba że chcesz się znaleźć w Playboyu. Skąd mam wiedzieć, czy mnie wybiorą? Nie wiesz tego, ale jeśli chcesz mieć szansę, musisz pokazać wszystko. Uroda była jej największym atutem. Potrafiła być również bardzo słodka. Wszystko w porządku? Cała się trzęsiesz. Przepraszam. Myślałem, że tańczysz w klubie. Tańczę. To chyba przez światło. Nigdy nie uprawiałam seksu przy zapalonym świetle. Jesteś piękną dziewczyną, nie masz się czego wstydzić. Gdy czekała na odpowiedź Playboya, życie Vicky Lynn bardzo się zmieniło. Przepraszam. Cześć. Czy mogłabyś przywitać się z moim przyjacielem? Tak naprawdę to mój pracodawca. Niedawno stracił żonę i myślę, że kontakt z kimś takim jak ty poprawiłby mu humor. Biedaczek. Gdzie on jest? J. Hazard Marshall miał grubo ponad 80 lat, ale nie był jeszcze martwy. Gdy zobaczył Annę Nicole Smith, powiedział, chce ją mieć. Witaj, przystojniaku. Cześć. Zatańczymy? Dobrze. Muszę wstawać? Wszystkim się zajmę. Miał obsesję na jej punkcie. Chciał, żeby została jego żoną. To jak kraina czarów. Oddałabym wszystko, żeby mieszkać w takim miejscu. Nie proszę o tak wiele, wystarczy, że za mnie wyjdziesz. Myślisz, że żartuję? Bo żartujesz, prawda? Czyżby? Byliśmy tylko na paru randkach. Może nie zauważyłaś, ale nie mam tak dużo czasu na zapoznanie. Nie mów tak. Chodzi o to, że mam syna, a Denny jest dla mnie najważniejszy na świecie. Wiem, chcę się wami zaopiekować. Co to? Zachęta. Marshall, który niedawno stracił żonę, obdarowywał Annę drogimi prezentami. Papa. Nosiła go Marilyn. Syn Howarda Marshalla, Pierce, z niepokojem przyglądał się relacji swojego ojca z Anną. Początkowo kobieta odrzuciła oświadczyny Howarda. Wygląda jak Merlin. Ma nieco bujniejsze kształty, nieprawdaż, panie Hefner? Możliwe. To nie Barbie, ale uważam, że jest niesamowita. Jak się nazywa? Vicky Lynn Smith. Sprowadźcie ją. Zdjęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie. Przywoływały klimat dawnego Hollywood. Nie wyglądała jak typowa modelka. Była bardziej jak Ellie Mae z Beverly Hillbillies. Prawdziwa seksbomba. Miała w sobie coś z gwiazdy filmowej z dawnych lat. Była bardzo fotogeniczna. Te zdjęcia były takie żywe. Miała w sobie coś z Marilyn Monroe. Zawsze chciała wyglądać jak Marilyn.
And she had her own version of looking like Marilyn Monroe. W marcu 1992 roku 24-latka znalazła się po raz pierwszy na okładce Playboya pod nazwiskiem Vicki Smith. Podpisała duży kontrakt z firmą Guess Jeans, jednak szefowi firmy nie podobało się imię Vicki Lynn, więc zmieniła je na Anna Nicole. Anna Nicole zaczęła w tym czasie malować sobie pieprzyk podobny do tego, jaki na policzku miała Marilyn Monroe. Kiedy stała się Anną Nicole, wszystko się zmieniło. Wkrótce obsesja Anny na punkcie Marilyn Monroe osiągnęła nowy poziom, kiedy znalazła dom, w którym zmarła słynna aktorka. Tak się złożyło, że był akurat do wynajęcia, więc zamieszkała w domu Marilyn Monroe. Jak wiele gwiazdek, Anna uwielbiała Marilyn Monroe. To w końcu najsłynniejsza kobieta na świecie. Cześć. Jestem Marilyn. Marilyn Monroe. Chciała być Marilyn, coraz bardziej się do niej upodabniała. Jestem Anna. Anna Nicole. W maju 1993 roku Anna Nicole została wybrana Playmate roku. To była bardzo prestiżowa nagroda, dostała Jaguara, były piękne suknie i diamenty, jej marzenia zaczynały się spełniać. W roku 1994 na ekrany kin weszły dwa filmy, w których wystąpiła Anna, Naga broń 33 1/3 oraz Hudsucker Proxy. Mimo zdobycia sławy, Anna wciąż miała wiele problemów, które miały źródło w jej dzieciństwie. Przede wszystkim nigdy nie poznała swojego biologicznego ojca. Często o nim mówiła. W końcu znalazła go i sprowadziła do Los Angeles, żeby mogli się spotkać. Zobaczę tatusia. Wciśnij. Anna lubiła udawać, że znajduje się w miejscu, w którym nie ma grawitacji. Mam nagranie, na którym wygłupia się w ten sposób w limuzynie, chichocząc jak mała dziewczynka. Wychylała głowę i krzyczała: tatusiu. Pomachał jej, ale nie był pewien, czy wołała do niego. Kiedy wysiadła, rzuciła się mu w ramiona. To mój tatuś i mój brat. Z nieznanych przyczyn wkrótce straciła kontakt z ojcem i przyrodnim bratem. Otaczało ją mnóstwo ludzi, ale mało kto wiedział, że cały czas przyjmuje leki na receptę. Nigdy nie widziałem, żeby brała pigułki, za wyjątkiem paru poranków, kiedy sięgała po jakieś witaminy. Nikt nie wiedział, że te witaminy zaczynają stanowić bardzo poważny problem. Zastanawiano się, czy jest uzależniona. Cierpiała na chroniczne bóle i lekarze przepisywali jej leki przeciwbólowe. W lutym 1994 roku Smith trafiła na 3 dni do szpitala po tym, jak połączyła silne leki przeciwbólowe z alkoholem i przewróciła się w hotelu w Beverly Hills. Wkrótce doszło do skandalu, który rozsławił imię Anny na cały świat. Są wspaniałe. To najlepszy przyjaciel dziewczyny. Nie wiem, co powiedzieć. Może powinnaś mieć coś na palcu, co by do nich pasowało? Papa. Wiem, że jestem tylko starym, samotnym człowiekiem i nie będę w stanie zaspokoić twoich potrzeb seksualnych, ale ubóstwiam cię. Sprawiasz, że czuję się wspaniale i chciałbym, żeby to trwało jak najdłużej.
guess that's all I'm asking is just to keep on feeling. Nigdy nie słyszałam czegoś równie słodkiego. Wyjdź za mnie. Zadbam o to, żebyście z Denem nigdy nie musieli martwić się o przyszłość. Howard Marshall wiele razy oświadczał się Annie, ale tym razem powiedziała tak. Jeśli ktoś zna powód, dla którego ci dwoje nie mogą się pobrać, niech przemówi teraz albo zamilknie na wieki. Na ślubie było tylko 11 gości, nie przyszedł żaden krewny Marshalla. To była skromna ceremonia, ale wkrótce wszyscy wiedzieli o ich ślubie. W bogactwie i biedzie, w zdrowiu i w chorobie, póki śmierć was nie rozłączy. Tak. Była teraz postrzegana jako kobieta, która dla pieniędzy zrobi wszystko. Anna Nicole zawsze twierdziła, że wyszła za niego z miłości, ale praktycznie od razu wyjechała. W nocy zaraz po ślubie Anna Nicole pojechała do Grecji na sesję zdjęciową, bez męża. Jej ochroniarz, Pierre Dejean, twierdzi, że miał romans z Anną, zanim poślubiła Marshalla i w tym czasie, kiedy była jego żoną. Kiedy ujawniono wiadomość o ślubie Anny z mężczyzną starszym od niej o 63 lata, media zaczęły jej bardzo dokuczać. Kiedy się pobrali, stało się to dużym newsem w jej rodzinnym mieście, a potem pisały o tym media na całym świecie. Po kilku miesiącach stan zdrowia Marshalla Howarda bardzo się pogorszył. Jego syn, Pierce, postanowił zdecydowanie wkroczyć do akcji. Co tu robisz? Mój ojciec jest chory, pilnuje jego interesów. Nie jesteś tu mile widziana. Jest moim mężem, raczej twoim bankomatem. Koniec z tym. Za kogo ty się masz? Jestem jego synem i chronię go przed chciwą dziwką. Jak śmiesz? Wsiądź do auta, które kupił ci mój ojciec, i jedź do domu, który od niego dostałaś. Jeśli jeszcze raz się tu pojawisz, naślę na ciebie ochronę, rozumiesz? Syn Marshalla zamknął rachunek Anny, z którego mogła wcześniej wypłacać 50 tysięcy dolarów miesięcznie, i ograniczył jej dostęp do swojego umierającego ojca. Kiedy strumień gotówki się zatrzymał, Anna znów sięgnęła po leki. Wszystko dobrze, mamusiu? Tak, kochanie. Boli mnie głowa, wezmę coś. Zaraz wracam. Mamusiu. Anna nie tylko brała leki na chroniczne bóle i ataki niepokoju, ale cierpiała również na migreny i ataki padaczki. Zawsze coś było nie tak. W sierpniu 1995 roku J. Howard Marshall zmarł na zapalenie płuc. Anna Nicole została usunięta z ostatecznej wersji testamentu. Jedynym spadkobiercą wartej miliard dolarów fortuny został syn Howarda, Pierce. Ona twierdziła, że mąż obiecał jej połowę majątku, a jej usunięcie z testamentu to efekt intrygi Pierce'a. Wiem, że chciałeś się nami zająć. Odbyły się dwie osobne ceremonie pogrzebowe, jedna dla rodziny Marshalla, a druga dla Anny. Wiem, że to nie twoja wina. Opłakująca męża wdowa założyła swoją suknię ślubną. Naprawimy to, kochamy cię. Twierdziła, że dała mu to, czego pragnął. Chciał, żeby za niego wyszła i zrobiła to. Ubóstwiał ją. She was the wife that he wanted, and he did marry her, and he adored her. He showered her with love. Dał jej miłość i uwagę, której potrzebowała, a ona odwdzięczyła mu się tym samym. Niektórzy mówili, że chodziło o pieniądze, ale skąd mogą to wiedzieć?
Kolejna bomba medialna wybuchła, gdy była niania Anny, Maria Serrato, oskarżyła ją o molestowanie seksualne i domagała się $2 milionów odszkodowania. Dlaczego wszyscy chcą mnie skrzywdzić? Co ja im takiego zrobiłam? Anna Nicole Smith została zmuszona do ogłoszenia bankructwa. Był jednak poważny plus tej sytuacji. Sąd przyznał Annie prawo do sumy $475 milionów ze względu na to, że Pierce doprowadził do usunięcia jej nazwiska z testamentu. To zwycięstwo na papierze pozwoliło Annie dalej walczyć o swoją część majątku męża. Jestem zadowolona, ale się denerwuję. Nie wiem, jak to wszystko się skończy, ale cieszę się, że coś się dzieje. Anna nie toczyła tej walki sama. Pomagał jej Howard K. Stern, prawnik po UCLA. Ich relacja była dość nietypowa. Miał obsesję na jej punkcie. Chciał się nią opiekować i pomagać jej w karierze, co zresztą robił. Co łączyło Howarda K. Sterna i Annę Nicole? Nie wiemy tego na pewno, ale od tej pory zawsze przy niej stał. Mniej więcej w tym samym czasie Anna znacząco przybrała na wadze ku uciesze tabloidów. Anna była bardzo zestresowana, dużo spała, cierpiała na bóle pleców i dużo jadła. Artykuły o jej wadze bardzo ją bolały. Radziła sobie z nimi tak, że wracała do domu i jadła jeszcze więcej. Mówi się, że pozew, który złożyła jej była niania, musisz przestać oglądać te bzdury, mamo. Anna starała się chronić Daniela. Wysłała go do prywatnych szkół. Daniel był cichym introwertykiem, który spędzał dużo czasu w swoim pokoju. Anna była bardzo blisko ze swoim synem, ale istniała między nimi jedna bardzo znacząca różnica. On nie lubił być w centrum zainteresowania, a ona tego pożądała. Być może życie Anny potoczyłoby się inaczej, gdyby miała więcej wiary w siebie. Kanał E! Entertainment postanowił wyprodukować reality show z udziałem Anny. Pracowałem przy nim jako dekorator. W tym programie widzowie mogli obserwować, jak stacza się na samo dno. Fani nie mogli się oderwać od telewizorów. Mogłem porównać to, jak wyglądała i zachowywała się w telewizji i prywatnie. To była zupełnie inna osoba. Kiedy włączały się kamery, stawała się kimś innym. W trakcie drugiego sezonu Anna sporo schudła, bo wybrano ją do promocji Trim Spa. Znów była sobą. Po 2 latach widownia programu znacząco spadła. Mimo że program się skończył, Anna wróciła do formy. Miała ładną figurę i stałą pracę. Problem polegał na tym, że nie panowała nad emocjami i straciła również kontrolę nad swoim życiem. Na rozdaniu nagród American Music w roku 2004 Anna wywołała mały skandal. Zapowiadała Kanye Westa i sprawiała wrażenie naćpanej. Wszyscy mówili o tym, jak źle wyglądała. To było bardzo smutne. Zadzwoniłem wtedy do niej, żeby upewnić się, że wszystko gra. Powiedziała, że nie zjadła tego dnia obiadu i nie czuła się dobrze. W roku 2004 Anna poznała fotografa z Louisville, Larry'ego Birkheada, i wkrótce zaczęła się z nim spotykać. Zakochał się w niej. Anna Nicole.
Zostali kochankami i zaszła w ciążę. Z dnia na dzień przestała brać wszystkie leki, ale powiedziała mi o tym dopiero, kiedy była w trzecim czy czwartym miesiącu ciąży. Powiedziałem, że to może być niebezpieczne dla dziecka. Potem pokazała się w Sądzie Najwyższym u boku Howarda K. Sterna. Miała na sobie czarną garsonkę i bardzo delikatny makijaż. Wyglądała wspaniale. Była po prostu piękna. To była prawdziwa ona. Nie przyznano jej żadnych pieniędzy, ale i tak było zwycięstwo, bo sprawa miała trafić do sądu niższej instancji. W roku 2006 Anna pokłóciła się z Larrym Birkheadem. Spakowała się i poleciała na wyspy Bahama z Howardem K. Sternem. Mieszkała w luksusowych warunkach. W sierpniu 2006 roku, pół roku przed śmiercią Anny Nicole, Howard K. Stern nakręcił wideo, na którym widać Annę z córką przyjaciółki. Była na przyjęciu urodzinowym małej dziewczynki. Miała dość dziwacznie pomalowaną twarz i zachowywała się bardzo nietypowo. Mamrotała i wyglądała na zdezorientowaną. Przykro to oglądać. Boże! To dziewczynka. Czy jest zdrowa? Wszystko jest dobrze. 7 września 2006 roku Anna Nicole Smith urodziła zdrową dziewczynkę, której nadała imię Danielyn. To było dla niej wielkie wydarzenie. Nie była już najmłodsza, oczywiście nie była też stara. Miała przecież 38 czy 39 lat. Była bardzo szczęśliwa. Na wyspy Bahama przyleciał Daniel, żeby odwiedzić mamę i swoją nową siostrę. Udało ci się. Nie mogłem tego przegapić. Wsiadłeś do samolotu. Widziałeś ją przed chwilą. Jest piękna. Prawda? Masz siostrę. Małą siostrzyczkę. Jesteśmy rodziną. Nikt nam tego nie zabierze. Dzień przed wyjazdem Daniel powiedział przyjacielowi rodziny, że źle się czuje. Niedługo potem trafił do szpitala z powodu depresji. Później okaże się, że we krwi Daniela był metadon. Powstało pytanie, skąd go miał. Nagranie z monitoringu wyjawiło, że wziął go z szafki Anny Nicole. Cześć, śpiochu. Obudź się, kochanie. Musi ci tam być niewygodnie. Danny. Według śledczych obudziła się i zobaczyła go na krześle. Myślała, że śpi. Wstawaj, kochanie. Danny? Boże, on nie oddycha. Proszę się uspokoić. Doktorze? Danny nie oddycha. Nie ruszał się, więc wezwała pomoc. Boże, pomocy. Doktorze, Danny. Oh my God, Danny! Oh
Dostałem od Anny straszny telefon. Słyszałem jej łkanie i pytanie, dlaczego Bóg zabrał Daniela. Nie ma chyba nic bardziej tragicznego niż matka, która traci dziecko. Na samą myśl o tym przechodzą mnie dreszcze. Anna bardzo kochała Daniela, był światłem jej życia. Kiedy zmarł jej syn, to był koniec. Jakby ktoś zgasił światło. Całkowicie wycofała się ze świata. Utrata jedynego syna ją zdruzgotała. Kto wymyśliłby coś takiego? To ją zniszczyło. Nie potrafiła pogodzić się z jego odejściem. Jezus powiedział, błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Nie. Chcę go zobaczyć. Chcę zobaczyć mojego syna. Otwórzcie. Otwierajcie. Moje kochane dziecko, weź mnie ze sobą. Boże, zostawcie mnie. Denny, weź mnie ze sobą. Nie, Denny. Była kompletnie załamana. Jej życie legło w gruzach. W pewnym sensie Anna umarła razem z Danielem wtedy w szpitalu. Nigdy się z tego nie otrząsnęła. Po utracie syna Anna coraz szybciej staczała się na dno. Brała tak dużo leków, że nie mogła spać i zaczęła doświadczać halucynacji. Znaleziono ją w basenie, z twarzą w wodzie. Ochroniarz ocalił jej życie. 26 września 2006 roku Howard K. Stern oświadczył, że to on jest ojcem Danielyn. Dwa dni później odbyła się na prędce zorganizowana ceremonia zaślubin. Marzył o tym. Miała na sobie suknię ślubną, ale to nie był prawdziwy ślub. W tym samym czasie były chłopak Anny, Larry Birkhead, utrzymywał, że to on jest ojcem jej córki. Twierdził, że Anna poleciała na wyspy Bahama, aby nie można było przeprowadzić testu na ojcostwo. W tym samym czasie Anna Nicole i Howard K. Stern dostali nakaz eksmisji z ich domu na Bahamach. Zajmę się tym. Dawny kochanek kupił dom Anny w nadziei, że przejmie ona płatności hipoteczne. Anna powiedziała, że to był prezent, więc zażądał, żeby się wyprowadziła. To nie był koniec problemów. Firma Trim Spa została pozwana o odszkodowanie, a Anna została wymieniona w pozwie. Kampania marketingowa, w której wzięła udział, miała wprowadzić klientów w błąd. Uznała, że potrzebuje czegoś, co poprawi jej humor, więc kupili z Howardem łódź. Smith i Stern polecieli na Florydę, żeby kupić łódź, ale Anna zachorowała. Kiedy zameldowali się w hotelu, Anna Nicole miała problem, żeby stać o własnych siłach. Miała bardzo wysoką gorączkę, ale odmówiła udania się do szpitala. But she allegedly refused to go to the hospital or even have somebody call 911.
Była w złym stanie. Myśleli, że to grypa. Usiądź. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Powinnaś być w szpitalu. Nic mi nie jest. Nigdy więcej nie wejdę do szpitala. Musisz odpocząć. Połóż się. Daj mi leki. Gdzie moja torebka? Zaraz przyniosę. Anna leżała w łóżku przez 3 dni. Lutego 2007 roku Anna Nicole zmarła z powodu przypadkowego przedawkowania leków. Miała 39 lat. Dowiedziono, że przyjęła znaczną ilość usypiającego wodzianu chloralu. Co ciekawe, ten sam związek chemiczny przyczynił się do śmierci Marilyn Monroe. Wiadomość o śmierci Anny obiegła świat. Jej pogrzeb wyglądał właśnie tak, jak można się było spodziewać. Był pełen blichtru i przesady. Jej trumna była pokryta piórkami i wstążkami. Anna została pochowana na cmentarzu na wyspach Bahama, tuż obok syna Daniela. Po długiej batalii prawnej i testach DNA ustalono, że ojcem Danielin jest Larry Birkhead. Danielin wyrosła na zdrową i szczęśliwą dziewczynkę. Anna byłaby zadowolona. Cieszę się, że ta historia miała choć taki pozytywny aspekt. To smutne, że kobietę, która przeżyła tylko 39 lat, spotkał taki tragiczny koniec. Nigdy nie sądziłem, że Anna Nicole będzie pewnym symbolem, ale tak właśnie się stało.